Wiedźminie? Słucham. Świetnie ostatnio wyglądasz. Dziękuję. A, poczekaj. Zdejmij rękawiczki. I czar prysł. Tak samo paskudny jak zawsze. Wydam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Piękny dzień dziś mamy. Prawda? Czas na kolejną krótką recenzję, która będzie krótką recenzją. Jeżeli ktoś nie czyta komentarzy, w sumie to niechaj, chyba dodałem komentarz na ten temat w odcinku o Shimach Aviator. Mówiąc w skrócie, zaczęły się sypać te końcówki, które były czarne, ponieważ prawdopodobnie były ze skóry sztucznej. Poszły na reklamację, wymienili mi na nowe, a nowe były tak paskudnie zszyte tutaj na szwie przy kciuku, że kompletnie nie dało się ich jeździć, także już ich nie mam. I w zamian za nie wziąłem sobie te, długo się zastanawiam, jakie wziąć, ponieważ tak naprawdę jest bardzo mało rękawiczek skórzanych w kolorze brązowym. A jakim cudem się wpadł na pomysł, że trzeba uzupełnić rękawiczki, które bardzo wolno się sprzedają, czyli Forestery. Tak właśnie kombinezony skórzane Forestera też bardzo wolno się sprzedają, ale przez przypadek zamówił sobie do sklepu Forester Monster Evo w kolorze brązowym, rękawiczki skórzane. Teoretycznie w 100% wykonane ze skór. Teoretycznie. A w praktyce nie do końca jestem pewny. Ponieważ, mówiąc po kolei, rękawiczki skórzane, krótkie, do jazdy w lato. Skóra perforowana, skóra naturalna, okalająca całe nasze dłonie. Protektory kostek, protektory też kostek pierwszych paliczków palcy, i miękki protektor na kciuku. Wewnętrzne wyściełanie z ala zamszyku przy kostkach, ale od wewnętrznej strony śródręcza. Dodatkowe pogrubienie czarną skórą przy nadgarstku, w razie czego, żeby była tutaj dodatkowo wzmocniona skóra na zdzieranie, czy to przy wypadku, czy przy szuraniu o manetkę. I dodatkowo paluch dotykowy wykonany z czarnej skóry na kciuku. I właśnie w przypadku tej czarnej skóry na kciuku niby ma fakturę skóry, niby od wewnątrz czuć, że jest skórą, ale ma na tyle dziwny kolor, barwę ta skóra, że mam wrażenie, że albo to jest po prostu inny gatunek skóry, zwłaszcza porównując do tego czarnego płatu, który jest dosłownie obok przyszyty, albo jest to naprawdę dobrze wykonana sztuczna skóra. Niemniej jednak działa, w większości przypadków działa i da się obsługiwać telefon przy ich użyciu. Oczywiście zapinane jak to krótkie rękawice na rzepowy pasek, rękawiczki, które są bardzo ładne. Są bardzo ładne, podobają mi się wizualnie, dlatego je wziąłem. One chyba kosztują około 320 zł, jak je kupowałem. Niemniej jednak w rzeczywistości wiadomo, że ceny mogą ulegać zmianie, dlatego zazwyczaj część dziennikarzy motoryzacyjnych nie mówi o cenach. Ja tam czasami wspomnę. Rękawiczki te wydawały się fajne do pierwszej przejażdżki, która trochę je zweryfikowała, ponieważ można by powiedzieć w skrócie, że te rękawiczki nie są dla wszystkich użytkowników jednośladów. Dlaczego? Te rękawiczki są fajne, delikatne, mięciutkie, cieniutkie, fajne, elastyczne i skóra jest śliska. O dziwo, skóra jest śliska. Nie wiem, dlaczego jest aż tak śliska, niemniej jednak jak wsiadłem na Junaka, czyli patrząc, pierwsza maszyna, z którą obcowałem z tymi rękawiczkami, to się okazało, że manetki w Junaku są tak plastikowe, że po prostu ręka się na tych manetkach ślizgała. Wiadomo, że ten zamszyk teoretycznie przyczepność trochę poprawia. Niemniej jednak, gdyby w Junaku przepustnica by była mocno oporna, to podejrzewam, że po prostu bym się męczył trzymając ją w ręce. W przypadku motocykli normalnych, Bandziora, Intrudera, manetki tam są już z bardziej normalnej gumy, bardziej przyczepne i tam nie ma problemu z przyczepnością. Niemniej jednak musicie mieć na uwadze, że jeżeli macie manetki plastikowe, to te rękawiczki nie będą dla was, bo będą wam się łapy ślizgały. Co do jakości produktu,
I tutaj mam pewien dylemat, czy powiedzieć, że one są dobrze wykonane, czy są źle wykonane. Ponieważ z jednej strony są fajne, już trochę kilometrów w nich zrobiłem, nie widać żadnych uszkodzeń, rys, pęknięć i tak dalej. Niemniej jednak z drugiej strony, jak je kupiłem, pokażę wam zdjęcie, bo chyba mi się z tego co wydaje robiłem. Tu gdzie jest rzepa, konkretnie od strony tej bliżej zdjęcia, wystawała sobie nitka. Tak ma być. Tam po prostu jest nitka zakończona, udało mi się do tego dojść. Z czasem pokazała się w drugiej rękawicy. Myślę, noż kurde, no. Ciekawe, ale ewidentnie symetrycznie, tak? Czyli tu przy krawędzi, więc tam zakończają nitkę. Jest ok. Przewlekłem to, problem rozwiązany, przewlekłem to pod spód, na drugą stronę, nie ma problemu. No i ostatnio jak wróciłem z wycieczki, znów puściła nitka. I to puściła właśnie na tej zamszowej części wewnętrznej i oczywiście myślę, może się urwie. Nie urwała się, wyszła jeszcze dalej. No to może wbiję i przewlekę na drugą stronę. Jest wbita, jest przewleczona. Czyli z jednej strony właśnie mam dylemat, bo są fajne, ale z drugiej strony obawiam się, że te nitki będą puszczać dalej, więc może być tak, że albo one po prostu takie są i są tutaj akurat nitki pozakańczane. Poczekamy, zobaczymy, czy w drugiej rękawicy też się to pokaże. Jeżeli dokładnie się pokaże w symetrycznym miejscu względem tamtej, to zależy, że tak ma być. A jak się nie pokaże, zobaczymy. Sprawdziłem inne rękawiczki na sklepie, które przyjechały dokładnie z tego modelu i tamtych nitek nie było wystających. Więc może być tak, że po prostu ten egzemplarz ma wadę fabryczną albo najdłużej leżał na magazynie, aczkolwiek wątpię, bo jest to L-ka. L-ki raczej schodzą dosyć szybko, prawda? Jeśli chodzi o wentylację, no bo jednak nie oszukujmy się, są to rękawiczki do jeżdżenia w lato, teoretycznie. Mam wrażenie, że działają lepiej niż Shima Aviator, ponieważ w Shima Aviator, mimo że skóra była perforowana od góry, tak jak tutaj na całej powierzchni praktycznie, tak tam jak jechałem w lato, w upały, to nie czułem jakiegoś specjalnego komfortu, tak jak mówiłem, że nie spodziewałem się jakichś wielkich fajerwerek w porównaniu do moich pierwszych rękawiczek, które w ogóle praktycznie nie miały wentylacji, ale się okazało, że nie były takie złe. Jednak po dłuższych jazdach okazuje się, że w ręce nie jest zimno, a jedyny wiatr, który czułem w tych rękawiczkach podczas jazdy, awiatorach oczywiście, to było, gdy podnosiłem rękę, żeby przywitać się z motocyklistami. Wtedy perforacja ta od wewnątrz działała. Czym to jest spowodowane? Po pierwsze tym, że od wewnątrz nie ma żadnych dodatkowych wyściełań, a od zewnątrz jest dodatkowa podszewka, która trochę nas chroni m.in. przed samym ochraniaczem i pogrubia tą warstwę w razie czego, gdy będziemy szlifować. Czyli tu mamy to, ale od zewnątrz mamy to. W niektórych rękawiczkach właśnie cały ten płat górny jest zaszyty dodatkową podszewką, przez co przepływ powietrza jest ograniczony. Tutaj też jest to w jakiś sposób podszyte, zwłaszcza, że no muszą gdzieś się trzymać protektory, a nie przykleją ich po prostu. Więc ewidentnie widać, że jest tutaj czymś podszyte, takim śliskim materiałem. Więc to też nie będzie idealnie wentylować. Niemniej jednak, tak jak pewnie widzieliście na filmikach, jak jeździłem Versysem, jeździłem w tych rękawiczkach. I przez to, że jeszcze były handbary zasłonięte łapy, to czułem, że ręka od wewnątrz jest wilgotna. Czyli handbary wystarczająco mocno zasłaniały ręce, że ręce się robiły ciepłe. Nie były gorące, ale od wewnątrz czułem wilgoć. Co akurat będzie prawdopodobnie normalne w większości przypadków, no bo jednak ręką trzymamy się manetki, więc tutaj ręka nie oddycha. Jednak jak wracałem na bandytę czy na intrudera, to przy większych prędkościach ręka była neutralna, czyli nie było w niej gorąco, nie było w niej zimno, więc myślę, że ta wentylacja tam, gdzie nie ma tej podwójnej warstwy, działa i jest w miarę wystarczająca. Oczywiście przy 50 na plusie w cieniu i tak będzie gorąco, niemniej jednak uważam, że te rękawiczki są bardzo dobre, ale przed zakupem zobaczcie wszystkie nitki, zobaczcie jakie śliskie macie manetki w motocyklu, żeby się nie okazało, że będziecie się w tych rękawiczkach męczyć. Oczywiście nie wspominając o technice trzymania manetek, tak? Ponieważ no cóż, ja nie umiem trzymać manetek tak jak uczą, czyli dwa palce na klamkach i dwa palce na manetce, bo mam na tyle zniszczone ręce ze starości, z młodości, od pracy, że po prostu nie jestem w stanie tak trzymać rąk, ponieważ te dwa palce są niesprawne i nie są w stanie utrzymać oporu na manetce razem z kciukiem.
trzymanie oporu tylko kciukiem i zapieranie się może powodować obciążenie u mnie łokciów, które też mnie naiwaniają nieźle, więc ja albo trzymam tak, czyli tak, albo tak, gdzie tak naprawdę trzymam tak, bo tak to sobie mogę, bo hamuję i tak serdecznym i środkowym, ponieważ konstrukcja u mnie rąk i manetek jest taka, że jakbym chciał wskazującym naciskać, to wskazującym palcem mam taki długi, że sięgam do zawiasu klamki, więc i tak hamuję serdecznym i środkowym. Jednak jeżeli umiecie jeździć tak, to jeździcie tak. Ja tak nie umiem, nie mogę, niestety zdrowie mi na to nie pozwala. Trudno, będę miał dłuższy czas reakcji. Także fajne rękawiczki, troszeczkę drogie, aczkolwiek znam droższe rękawiczki, które są jeszcze ze skóry syntetycznej. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.